Cześć tu wszystkim, tu Aiko i Emil, witajcie na naszym kanale, gdzie opowiadamy o życiu i podróżach po Japonii. W dzisiejszym odcinku będziemy gadali o okularach. I czy faktycznie wszystkie kobiety w Japonii mają zakaz noszenia okularów w miejscu pracy? Słuchajcie, nawet u nas na kanale w komentarzach widziałem takie komentarze, że ktoś pisał, jakie biedne są Japonii kobiety, bo nie mogą nosić okularu. Więc czy faktycznie nikt nie może nosić już okularów w Japonii w pracy? Zapytajmy się Japonki. いや、私はそのメガネを職場で禁止されるっていう話は初めて聞きましたね。今まで私が働いてきた職場でも特にそんなこと言われたことないし、誰かからそういう話を聞いたこともないですね。まあ実際にそんなの聞いたことないって人がほとんどです。なんか日本の女性のそのニュースを読んだ感想としては、これはじゃあフェイクニュースなんじゃないかっていうふうに怒ってる人も多いです。日本のインターネット、ツイッターとかね。そうそうそう。だからなんかそういう日本の悪い印象、そういう女性差別の印象を強調するためのニュースなんじゃないかっていう。そのなんかミツムーブメントみたいに、そういう続きって感じ。なのかな、もしかしてなんかそういう、まあ実際に日本は、まあ、男尊女卑の傾向は確かに強いんだけど、そのメガネの話はね、もう実際に聞いてないし、その NHK ワールドのなんかそのニュースの記事も見たけど、その具体的な企業名とか書いてないみたいな。ある会社に何かあった、でもそういうの本当に聞いたことないから、まあ適当に捏造した可能性もあるんじゃないかって思ってる人が多い。No tak, ok. Generalnie według tych artykułów to ten zakaz ma dotyczyć na przykład pań pracujących w sklepach, gdzieś tam w customer service, gdy właśnie mają ten kontakt z klientem, i noszenie okularów ma wyglądać no nieelegancko i niekobieco, że one wyglądają tak chłodno, zimno, nieprzyjemnie dla klienta, więc dlatego im się zakazuje noszenia okularów i muszą nosić soczewki, no co no nie jest przyjemne. Ja nie lubię nosić soczewek, praktycznie nie noszę soczewek jak nie muszę, bo no faktycznie oczy się wysuszają, jak ktoś nie jest przyzwyczajony, to nie jest to przyjemne, więc jestem w stanie zrozumieć, że jak ktoś ma 12 godzin nosi codziennie soczewki kontaktowe, no to mu się to niezbyt podoba. No ale pytanie, czy to faktycznie jest wszędzie w Japonii? Jak Aiko nigdy o tym nie słyszała w ogóle, pierwszy raz w ogóle o problemie się dowiedziała, to to faktycznie trochę brzmi jak jakiś fake news chyba nawet. No nie wiem, no co wy o tym sądzicie? Dajcie nam znać także w komentarzach. No ja trochę od razu wyczułem, że coś jest tutaj na rzeczy właśnie, bo no wszystkie media zaczęły o tym pisać, BBC, Business Insider, no naprawdę duże media. Także i pewnie w Polsce te artykuły się pojawiły, że biedne kobiety w Japonii są ponownie uciskane i nie mogą nosić okularów. Kari ni soyu kaisha ga atta to suru. Demo sore wa shin sono NHK ga podou shita koto wa jijutsu kamoshirenai.でもそれは本当に例外的な話、なんかその例外をあたかも日本全体での話かのように記事を書くっていうのはすごく、ねえ、どうなのかなって思う。ちょっと、そういう特に世界に配信してされてるようなニュースの中でそういうふうに書かれると日本の女性に対するそのイメージ悪いね。日本の国としてもいい、日本のイメージはあるから、ね、オリンピックの前ちょうど、多分来年オリンピックの時もしかしてその話また出るかもしれない。いろんなニュースにまた日本では女性はメガネ禁止ですよ、コベテに mogą nosić okulary w Japonii. To się pewnie też za rok jeszcze będzie pojawiał ten, wydaje nam się, fake news. まあなんかあとハイヒール履かなきゃいけないとかさ、そういう会社もあって、それはなんか聞いたことある。で実際にそのハイヒール
を履かなきゃいけないっていうそのハイヒール強要をもうやめてほしいっていうようなそういう運動をしてる女性もいますね、うん、今年そういう話もあったね、うんうんw tym roku było głośno o tych wysokich szpilkach, że w filmach, w wielu filmach to jest nakazane. Mam nadzieję, że to się jakoś tam zmieni, że będzie oczywiście wszystkim paniom łatwiej, ale mam wrażenie, że to na tej fali właśnie tego samego tematu o tych szpilkach to przeszło teraz na okulary. No ciekawe, co będzie następnym razem. Czy następnym razem nie wymyślą czegoś innego znowu odnośnie Japonii? Bo ja mam wrażenie, że Japonia to taki właśnie dobry temat, żeby wymyślać fake newsy, jakieś bzdurne ciekawostki, historie, które nie mają w ogóle żadnego sensu, jak ten automat z majtkami. Eiko, o hito tsu omoshiroi koto aru yo, Nihon de kokousei ga tsukatta pantsu ga kaeru jidohandaki aru yo. Uso? Honto ni aru yo, minna sore wakaru yo. Kiita koto nai? Kaigai minna wakaru yo, sore.自動販売機で、自動販売機でパンツ、うん、下着、買えるよ。だってそんなの売ること自体違法じゃん。でもみんなあるよ。みんなそれ分かるじゃないか。見たことない？ない？本当に？でもどこにもあるよ、日本だと。日本人変態だよ。どこにもあるよ。どこに俺も聞いたよ。見たでもじゃあどこで見たの？見たことないけど、でも聞いたよ。あるよ。絶対あるよ。日本人変態だから。それ聞いたよ。ニュースもあったよ。ニュース読んだよ。フェイクニュースなんでしょ、それが。はい、とフェイクニュース。たくわしにゃくすてみ、マイカミ、które są sprzedawane w automatach。używane majtki japońskich nastolatek。dosłownie、ja słyszę tą historię chyba co miesiąc。Nawet od osób, które przyjeżdżają do Japonii, które oprowadzą, się nie pytają, czy to prawda, że w Japonii można kupić używane majtki w automacie. I tak właśnie mam wrażenie, że Japonia często jest w taki przyjaskrawiony sposób pokazywana po prostu w internecie, w mediach. Takie historyjki, które są chwytliwe, właśnie nagłówki są chwytliwe. Ludzie czytają tylko nagłówki, przeczytali w nagłówku, że jest na kobiety w Japonii nie mogą nosić okularów, żeby nie wyglądały na niekobiece. I ktoś przeczyta nagłówek i już myśli, że to jest prawda. Ale już później doczyta artykuły, że to może tam w jakimś domu towarowym, może w jakiejś klinice. Tego już nie doczyta. Przeczytał ten nagłówek, tylko artykuł i już myśli, że tak faktycznie jest. Więc ja was tutaj przestrzegam przed niektórymi właśnie wieściami z Japonii, że po prostu często to są kompletne bzdury. No trzeba to zweryfikować. I jak widać, nawet sami Japończycy o pewnych rzeczach no, nie słyszeli i już się sami Japończycy denerwują właśnie odnośnie tych fake newsów. Ja bym też się denerwował na jej miejscu. Ja też megane z domu. Aiko no sensei no megane kawaii. Sugoi kawaii. Bardzo ładnie Aiko wygląda w okularach, nie sądzicie? Naprawdę? Naprawdę. No i przeuroczą, że ona wygląda w okularach. Mi się absolutnie podoba, wcale nie uważam, że wygląda gorzej i oczywiście nie zakazuję Aiko noszenia okularów. Może nosić okulary, może nosić soczewki, co jej się podoba. Czy tak i tak czy siak wygląda bardzo pięknie. Nihon de wa josei no megane wo kinshi shiteru kaisha wa hotondo arimasen. Chanto sore wo minasan rikai shite kudasai. Tak, tak. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie w mediach.シンクエザオコンダニアテゴドチンカナラシ。Do zobaczenia w kolejnych epizodach. Na razie.